inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Dobry! Tak, dobra. O, on przejdzie za mną. O, no tutaj, no. Kurde! Jest tu, może pan zabierać. Ale przecież to na zdjęciu to inaczej wyglądało. To wyglądało inaczej, no. Zdjęcia to zdjęcia. No przecież był cały złożony i jeżdżący. No, no ale się zepsuł niedawno. Tylko poskładać go trzeba. Ty za Oskar! Teraz, ty, patrz, a tu ktoś wkleił 5 groszy. To tyle jest warte teraz. No. Nie, no nie, to my chcemy kasę z powrotem. No. Nie, nie. No gdzie, no przecież tego nie weźmiemy. Można go poskładać. Ile możemy Oskar za niego dać? Tylko, że wiesz, on się ogólnie spoko chodzi, nie? Co to jest w ogóle? Co? Co to jest? To jest Derby Vamos. No ile, z 5 zł możemy dać. To czyli 195 zł byśmy musieli dostać z powrotem. Dobra. To na złomie dostaniemy może trochę więcej. Nie no, ogólnie bo on jest, wszystko jest git. Elektronika jest specjalnie tak przykrócona. Interes tylko, życia. No. Ma wszystkie plastiki, bo on tam chyba robił go sportowo czy coś takiego, nie? Żeby i... Tylko jest silnik, gaz i hamulce, tylko tyle, nie? Wystarczające do jazdy rzeczy, tam bez żadnych... Silnik, gaz i hamulce, wystarczające do jazdy? No. Za dwie paczki? Mówię, tam tylko poskładać go i... Można jechać. To my się wycofujemy z tego teraz. To historia miała być inna. Historia miała być inna. Ja zobaczę, to enduro ma być te, zobacz. No, te, handbary. O Jezu. A on odpali? Może on odpalić. Ja nie wiem czego, jak go teraz odpalimy, nie? Bo mam kopkę ściągniętą. No, no to nie odpali. No. No, bo coś ty zrobił z tym skuterem. No co, naprawić trzeba. Ty wiedziałeś, że on tak wygląda? Nie. Ja ogólnie na początku też nie wiedziałem. Nie? Też nie wiedziałeś? Nie, bo on był do połowy poskładany, tam wszystko jeździło, tylko zajechaliśmy, patrzę, a tu pompa nie działa, nie? Bo czyste paliwo leci. Mówię, no co jest grane, nie? Dzwonię i już nie odbiera i tyle. No zaraz się mówi, jadę na chatę i tyle, koniec. No i co z tym robimy? Nie wiem, można go poskładać. Metamory z przodu przegniły są. No co? No. A smarowanie to one na pełnej mają, nie? Przynajmniej nie ciekną. Bo nie mają czym już. A ty nie mam jak? Nie, bo ja go tak zbytnio nie ten. Derby. Derby Vamos. Który rok to jest? 190 kilo? To 94 rok jest. Oryginał ty. Derby. Derby Senda. Derby Senda. Wszystko z Derby. Ty, no może coś być to warte, jak się to zrobi. Ale zaś ogólnie te koła, nie? Jakie malutkie. No, no. No kiedyś takie robili, jak w tych bajajach i innych tych roczników. No dobra, nabór, no to składaj go, byku, no kurde, no. Będzie składany. To se kupiliśmy skuter. Się śmieję, tak. Ty poważnie za to 200 wydałeś? No. No. Ale nabora jest 5 dych. No, moje 5 dych. Ja pierdolę, koniec świata, nie? na spółek kupili. No jo. Chcesz, możesz na niego usiąść, Oskar. Nie ma gdzie nawet. Gdzie? Jak nie, tutaj. O, tu bak będzie. Ale chociaż widać, że fabrycznie nie rozkręcany tu był, bo jeszcze klej do śrubie. No. Ale tego to nie chcę, nie? Handbarów? Nie. Nie, ale w ogóle widać, że to było tak robione, jakby... A ktoś to spawał? Nie, to było tak pomalowane, to jest tak, nie? Aha, a to jest oryginał w ogóle, te zaczepy, to wszystko? To jest, chyba mi się wydaje, że tak, nie? Bo to jest widać, że spawane. Ale tak, na spawane, tak byle jak? No, bo to na to ogólnie przychodził plastik, nie? Aha, to nie miało takiej kierownicy, to wiesz. Tam... A jest plastik do tego tu na przód? Jest, wszystko jest. Wszystko jest.
A masz to gdzieś, te części, czy coś? Właśnie. Tutaj mam część tego. To pod nogi jest schowek. Tu z przodu nóg będzie. Tak jak stacyjkę masz dziurę, nie? No dobra, no to co? No to kolejny projekt, tak? Kolejny projekt, do nabora. Dobra. To go zostawiam u ciebie, handlarzu. No nie, no nawet nie miałem jak wziąć. Handlarz Elixa. Za Elixa. A bombardiera kupiłeś? Nie, jeszcze nie. No i czemu nie? Na razie nie kupuję, muszę poczekać na kasę. Najpierw to jeszcze muszę oddać i wtedy lecę go kupić od razu, nie? No dobra. Bo tam trzeba też coś, silnik chyba jest, mi się wydaje, lekko przytarty i zawieszenie, bo w pięciu jeździli. To mówisz, że w waszych rejonach można takie sprzęty kupić zawsze? No, dużo można takich. Dużo? Znaleźć. To co, mamy takich szukać? No bombardier to szukać. To jest jakby... Quad. Quad, 125. Czyli, ale to jest ten chiński bombardier. No coś takie, no trochę chiński. No bo ja mam bombardier. No wiem, ten wiem. Kanadyjski jest. No. Ten bombardier, to bombardiera mieli na wyjeździe chłopacy z złomowiska. To co chcieli się przejechać, te aha, no tak. To jest tak, to samo, tak. Te soczewkowe lampy z przodu, ale to jest chiński ten. Chiński quad. No dobra, no to słuchajcie, czekajcie, nabór poskłada go. Wszystko będzie u mnie. Wszystko zapraw. Będzie. Tak, jak z Moplika, no. Filmy. No. Tylko już tu nic nie upiększaj, nie? Wszystko tak. Nie, wie, poskładać byle by. Poskładać i ten. Poupalać, ale ogólnie niby fajnie się nim jeździ, nie? Bo tak widziałem na YouTubie. Ciekawe tam to chodzi. No dobra. No to będzie kolejny sprzęt. My coś jeszcze mamy do zabrania? Moplika tylko. Moplika. Aha. No dobra, to nara nabór, no to ci życzę sukcesów tutaj, żeby ten skuter jak najszybciej zaczął chodzić, bo już się nie mogę doczekać jazdy. No, tym. Zobaczysz. A co z tym Peugeotem, co pseudo Peugeotem? Peugeot stoi... Enduro, to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.